Znajduje się przed przepięknym pałacem klasycystycznym w Lubostroniu. Pałac wybudowany został w 1795 do 1800 roku. Znajduje się przed frontowym wejściem, gdzie widnieje napis, no, w tłumaczeniu sobie, przyjaciołom, potomnym 1800, a na kopule widzimy atlasa dźwigającego kulę ziemską. Zwiedzanie rozpoczynam od parku otaczającego pałac, który mieni się przepięknymi kolorami jesieni. W pobliżu pałacu znajduje się klasycystyczna oficyna, stary dwór oraz zabudowania stajni i wozowni, gdzie obecnie znajduje się restauracja pałacowa. Wiele par młodych organizuje sobie w parku sesję zdjęciową. Właśnie spotykam szczęśliwych nowożeńców. Pałac wybudowano na zlecenie Fryderyka Skórzewskiego na terenie folwarku Piłatowo. Nazwę Lubostroń nadał pałacowi właściciel od słów Luby Ustronie. Pałac zbudowany jest na planie kwadratu z ośmiokolumnowym portykiem i szerokimi schodami na fasadzie frontowej. Pozostałe fasady posiadają czterokolumnowe portyki przyścienne. Wspaniałą dekorację sali stanowi olbrzymi mosiężny żyrandol zwisający z kopuły. Poniżej są cztery płaskorzeźby ilustrujące bitwę pod Koronowem, bitwę pod Płowcami, królową Jadwigę przyjmującą w Inowrocławiu wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Jungingena oraz Fryderyka Wielkiego i Mariannę Skórzewską, matkę fundatora pałacu, oglądających plany budowy kanału bydgoskiego. To jest tajne przejście, które służyło po prostu do ucieczki. Właśnie przeszłam po tajemnym przejściem. W bocznych salach umieszczone są przepiękne malowidła ścienne. Na uwagę zasługują także zabytkowe piece oraz lustra. To pomieszczenie służyło jako czytelnia. Tutaj znajdują się pomieszczenia do przechowania najpiękniejszych wina. Obecnie pałac w Lubostroni jest instytucją kultury. Odbywają się tu cyklicznie imprezy, jak chociażby koncerty, wernisaże czy spektakle teatralne.